Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sentymentalnie przez gry, a gościem dzisiejszego odcinka będą bardzo spokojne, relaksujące wyścigi o nazwie Carmageddon, rok 1997, a tą sympatyczną masakrę ufundowała nam firma Stainless Games. Zapraszam na materiał. Powiedziałem ostatnio żonie, że koniec z kupowaniem big boxowych, ultra retro klimatycznych właśnie wydań gier komputerowych. Jednak, kurczę, przypomniałem sobie, że jeszcze o jakiejś perełce zapomniałem i musiałem niezwłocznie uzupełnić swoją kolekcję właśnie o grę Carmageddon ze wspomnianego roku 1997. Symbol brutalności gier komputerowej. Bardzo mocny argument w dłoniach osób mówiących, że gry to zło, coś strasznego, okropnego i tak dalej, i tak dalej. Trudno się z tym nie zgodzić. Jednak pamiętajmy, że gry to tylko gry, a prezentowany przeze mnie w dniu dzisiejszym program jest właśnie tego typu przedstawicielem. By wyżyć się w światach wirtualnych za pomocą czarno-czerwonego z charakterystycznym ostrzem na dziobie wzdłuż całej karoserii samochodzie sterowanym przez dwie osoby. To wszystko zależało od nas, czy padnie na Maxa Damage, czy właśnie na Die Anne. Ja zawsze brałem Maxa i zasiadałem za sterami tego chorego auta z psychopatycznym wyrazem na twarzy. Oczywiście, myślę, że tej gry, jak wiele innych gier, przedstawiać nikomu nie trzeba, jednak trzeba o niej wspomnieć, albowiem wywarła ona ogromny wpływ na całą branżę gier komputerowych. Po prostu o tej grze było głośno. Dlaczego? Przez wspomnianą, nieprawdopodobnie przerysowaną, mocną, charakterystyczną brutalność. Brutalność, która cechowała się tym, że żeby w tej, nazwijmy to, grze wyścigowej, masakrze na kółkach, żeby zwyciężyć, przejść daną misję, nie trzeba było koniecznie zaliczać wszystkie checkpointy, czy być najszybszym. Najwięcej fanów właśnie dawała opcja destrukcji oponentów oraz rozjeżdżania przechodniów, które raczyły nas dodatkowymi punktami, czy dodatkowym bagażem czasu potrzebnym na wykonanie misji na pierwszym miejscu. I właśnie między innymi w tym tkwiła magia gry Carmageddon. W tej grywalności, w tym niesamowitym feelingu. Ja wiem, że to kontrowersyjnie brzmi, no ale cała ta gra jest kontrowersyjna i na kontrowersji została zbudowana. Efekty zniszczeń, odpadające elementy karoserii, efekty powiedzmy krwi, całej tej brutalności, mimo że wszystko to hulało na bardzo starym silniku, którego grafika nie groszyła, jednak przymykaliśmy na to oko, otwierając oczy na to, co gra oferowała. A przede wszystkim był to program cholernie grywalny i wciągający, gdzie dodatkowo bardzo fajną opcją była sprawa możliwości cofania kamery, cofania, przyspieszania, przejeżdżania ludzi za pomocą ręcznego hamulca i walnięcia tyłem. Ta gra była tak chora, tak brutalna, tak soczysta, to była taka gore rzeźnia, że jeśli się nie mylę, na terenie Niemiec wyszła ocenzurowana wersja zamieniająca bodajże przechodniów w zombie. A jeśli nie w zombie, to zamieniała koloryt czerwieni krwi na kolor zielony. Inna sprawa to taka, że gra ta cechowała się dodatkowo fantastyczną ścieżką dźwiękową w wykonaniu Fear Factory, co dodatkowo podkręcało dynamikę, brutalność sytuacji,
to, jaki ten program był szybki, jak fajnie chodził, jak fajnie się jeździło i sterowało. Można byłoby powiedzieć, że wyścigi zrobione dla Roya. I właśnie, mimo że nie jestem wyznawcą gier wyścigowych, znów w cudzysłowie, albowiem to jest specyficzna hybryda kilku gatunków, jeśli wgryźć się w strukturę i mechanikę trochę głębiej, nie zmienia to jednak faktu, że właśnie gry pokroju Interstate 76, który już pojawił się w którymś odcinku sentymentalnie przez gry, jak i Carmageddon, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku właśnie na to, żeby być najszybszym, najzwrotniejszym, jak najbardziej dokładnym. Tylko dodatkowe opcje, tam broń palna w myśl Interstate, tutaj moc zderzaka i różnych śmiercionośnych narzędzi, innych aut, odblokowania i tak dalej, dawała tej grze drugie życie i otwierała się troszeczkę szerzej na graczy, którzy lubią siedzieć w aucie, a niekoniecznie lubią się nim ścigać. Kochani, Carmageddon, rok 1997, jeśli się nie mylę, dokładnie 13 kwietnia. Stainless Games, grata nie mogła nie pojawić się w moim cyklu sentymentalnie przez gry. Ta gra nie mogła nie zostać zakupioną właśnie w tym wydaniu przeze mnie. Kochani, naprawdę gruba sprawa, bardzo rozpoznawalna gra, która zapisała się krwawymi, kontrowersyjnymi literami w historii elektronicznej rozgrywki branży gier komputerowych.